sobotę zespół szkół politechnicznych obchodził 60. rocznicę istnienia. Imprezę połączono ze zjazdem absolwentów. Podczas uroczystości zagrała orkiestra garnizonowa z Koszalina oraz pojawiła się kompania reprezentacyjna wojsk lotniczych. Przybyły władze samorządowe, marszałek Krystyna Pośrednia, starosta Denis Jaśniewicz oraz burmistrz Tomasz Kałużny. Tradycyjnie rozpoczęto od przemówień. Jest to zespół niezwykle skonsolidowany, zespół, który, tak jak dzisiaj ksiądz biskup o tym mówił, który w sposób szczególny odciska ten ślad na tej małej ziemi, w tej małej społeczności. I nie jest to laurka na okoliczność, ale jest to podkreślenie tego szczególnego dorobku, ale jeszcze raz podkreślam, dorobku tych wszystkich pokoleń, że dzisiaj to miejsce i ta szkoła jest miejscem szczególnym. Jan Nowak, właściciel firmy Nowbud, przekazał nowy sztandar dla szkoły. Dowód uznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przekazujemy nowy sztandar dla Zespołu Szkół Politechnicznych imieniem bohaterów Monte Cassino we Wrześniu. Niech ten sztandar prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie. Doskonalcie się poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz odkrywanie prawdy i piękna otaczającej Was rzeczywistości. Nigdy nie zapomnijcie o wartościach stanowiących istotę naszego życia, którym wierni byli żołnierze, których imię nosi Wasza Szkoła. Życząc wszelkiej pomyślności, wyrażamy przekonanie, iż pod tym sztandarem cała społeczność szkolna zjednoczy wysiłki, aby pracować dla dobra całego społeczeństwa i ojczyzny. Września dnia 18 września 2010 roku w imieniu fundatorów Jan Nowak. Również obelisk ku czci żołnierzy drugiego korpusu generała Andersa. W części oficjalnej porozmawialiśmy z niektórymi absolwentami. Nasz rocznik można byłoby nazwać różnie, ale jak to bywa, człowiek młody, nigdy nie było tak, że byliśmy idealni. I wspominałem tu przed chwilą z panią wychowawczynią również te ciemne strony naszej działalności uczniowskiej. Nie było zawsze tak grzecznie, jak wszędzie i w każdej szkole. My również nie byliśmy słodcy. I czasami robiliśmy przenajróżniejsze numery. No a jakiś na przykład jakiś numer, jakbym zapytał? Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, bo to taki bardzo, polityczny numer, kiedyś oczywiście wspominany. Pierwszy nasz strajk i bunt, bo mieliśmy jechać, bo tu taka tradycja była, kiedyś jeździliśmy, uczniowie jeździli na wykopki i jeździli zbierać i zrywać jabłka do Gulczewa. Myśmy mieli jechać zrywać jabłka, a wysłali nas na wykopki. No i oczywiście był bunt. Bardzo znany bunt w szkole, bo
bo wtedy nie było to takie wesołe i nie mógłbym tego opowiadać dzisiaj z takim spokojem, jak to wtedy się działo, bo naprawdę podciągane było pod sprawy polityczne. Każdy pamięta i tam ocenia na podstawie tego, co jego doświadczyło. Ja jeszcze chodziłem do szkoły wtedy, gdy tutaj uczyli, obecny tutaj dyrektor Bryl był dyrektorem szkoły, ale było wielu nauczycieli, którzy już tutaj bardzo długo pracowali. Szczególnie zapamiętałem nieżyjącego już od dawna wykładowcę języka polskiego, Feliksa Aniołę. Dzięki niemu myślę, że nie najgorzej radzę sobie z ortografią. Czasami nawet startuję w tych konkursach ortograficznych z nie najgorszymi wynikami, ale przeszedłem tu u niego ciężką szkołę i to chyba zapamiętałem najbardziej, czyli wbrew temu, bo technikum elektroniczne, to ten język polski zapamiętałem szczególnie. Dyrektor szkoły Bogdan Nowak zdradził nam swoje marzenia. Zdecydowanie największym oczekiwaniem naszym to są obiekty sportowe i wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku coś w tej sprawie się zacznie dziać. Przede wszystkim chodzi mi o boiska, które mają powstać od ulicy Witkowskiej. Być może zaczniemy już jakieś działania bardziej konkretne dotyczące budowy sali gimnastycznej czy hali sportowej z aulą i łącznikiem. Tu już mamy ustaloną lokalizację tej inwestycji. Wszystko rozbija się o brak środków, ale miejmy nadzieję, że to jest w tej chwili moje największe marzenie i pewnie nie tylko moje, ale wszystkich uczniów, żeby ta baza sportowa była na odpowiednim poziomie.